Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać, jak działają agenci AI na przykładzie prostego agenta opartego ChatGPT, roboty UiPath oraz Power Automate Desktop. Prezentowane rozwiązanie nie tylko umożliwia wywołanie robotów z poziomu ChatGPT, ale także pozwala łączyć kilka robotów w ciąg logiczny zgodnie z instrukcjami podanymi przez użytkownika. W prezentowanym przykładzie użytkownik wysyła do ChatGPT skan ręcznie wypełnionego wniosku kredytowego. ChatGPT wyodrębnia dane z dokumentu, a następnie pobiera informacje z bazy wiedzy, aby określić, jakiego procesu biznesowego dotyczy dokument. W bazie wiedzy ma też zawarte wymagania, jakie wniosek powinien spełnić. Na ich podstawie zostanie przeprowadzona walidacja wniosku, jak i ewentualne zadania, jakie agent ma wykonać w celu jego przeprocesowania. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, wtedy agent skomponuje odmowną odpowiedź i wyśle mail do klienta na podany we wniosku adres. Jeżeli walidacja przejdzie poprawnie, agent AI wtedy wyśle zapytanie do orkiestratora o dostępne automatyzacje, z których wybierze tą najbardziej odpowiednią do obsługi wniosku kredytowego. Teoretycznie moglibyśmy bezpośrednio przypisać automatyzację do danego procesu, ale wydaje mi się to ciekawsze, jak pozostawimy tą decyzję do podjęcia dla AI, która musi wybrać spośród wielu dostępnych automatyzacji tą jedną, która najlepiej pasuje do naszego procesu. Po wybraniu właściwej automatyzacji robot zostaje uruchomiony bezpośrednio z poziomu ChatGPT. W następnym kroku robot wypełni wniosek na stronie banku i zwróci z powrotem unikatowy numer potwierdzenia. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Zacznijmy nasze demo. Użytkownik przesyła skan dokumentu i prosi agenta o jego przeprocesowanie. Sztuczna inteligencja nie tylko wyodrębnia dane z wniosku, ale też automatycznie określa, jakiego procesu dotyczy przesłany dokument. Szczegóły procesu zostają wyświetlone dla użytkownika do wglądu. Szczegóły te przechowywane są w bazie wiedzy. W bazie są przechowywane informacje na temat około 20 procesów, jednak nasz agent nie miał problemu z jego poprawną identyfikacją. Wniosek wydaje się wypełniony poprawnie, dlatego nasz agent wysyła zapytanie do orkiestratora o dostępne w środowisku automatyzacje. Oczywiście mógłbym od razu zacząć przetwarzać wniosek, ale na potrzeby naszej prezentacji zrobiłem proces trochę bardziej złożonym. Jak widzicie, agent sam wybrał odpowiednią automatyzację i wyświetla jej szczegóły, a następnie prosi użytkownika o potwierdzenie, czy ją uruchomić. Agent nie tylko uruchamia robota, ale też przesyła do niego przy pomocy argumentów wejściowych szczegóły wniosku kredytowego. Agent sam determinuje szczegóły i format danych bez potrzeby interwencji ze strony użytkownika. Orkiestrator zwraca nam tak zwany Job ID. W każdym momencie użytkownik może zapytać naszego agenta o status procesu, używając tego identyfikatora. Jeżeli robot wykonał zadanie i wypełni wniosek internetowy, wtedy również użytkownik otrzyma z powrotem numer potwierdzenia wniosku, który robot otrzymał z aplikacji docelowej. Bo jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie, nasz agent napisze maila z potwierdzeniem do użytkownika. Treść tego maila bazuje na danych pobranych z bazy wiedzy. Następnie mail zostanie wysłany do użytkownika na adres podany we wniosku. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań lub z jakiegoś innego powodu nie może zostać przeprocesowany, agent zaproponuje wysłanie maila z odpowiedzią odmowną. A co jeżeli nasz proces jest bardziej skomplikowany lub to użytkownik samodzielnie chce zidentyfikować kroki, jakie powinien nasz agent wykonać? Jeżeli odpowiednio zdefiniujemy narzędzia lub funkcje, jakie nasz agent może wykonywać, wystarczy go wtedy poprosić, by połączył te aktywności w ciąg logiczny, a on wykona je krok po kroku, tak jak na prezentowanym przykładzie. Agent działa w języku angielskim, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasz agent komunikował się i procesował dane w języku polskim. Jeżeli zainteresowała Was dzisiejsza prezentacja, zapraszam na szkolenie agenci AI w procesach biznesowych. Tam bardziej szczegółowo omówimy budowę robotów w modelu low-code, no-code.
Budowanie agentów przy pomocy custom GPTs, jak w prezentowanym przykładzie, ma pewne ograniczenia. Na szkoleniu pokażemy Wam, jak je pokonać przy pomocy odpowiednich narzędzi i technik. Pokażemy, jak dobierać odpowiednie modele w zależności od potrzeb oraz jak projektować systemy wieloagenckie. Aby wziąć udział w naszym szkoleniu, wystarczą umiejętności programowania w stopniu podstawowym lub doświadczenie w pracy z narzędziami typu low-code, no-code. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie Agenci AI Biz. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na szkoleniu.